Nowy rok, ale stary Marvel w sumie. Nowy serial Echo wszedł właśnie na Disney Plusa. Od razu 5 odcinków, pełen sezon. Chyba pierwszy raz w historii właśnie tej platformy serial na podstawie MCU wchodzi w całości od razu. I powiem wam, że to był dobry zabieg ze strony Marvela, ze strony Disneya, żeby wrzucić całość od razu, bo po pierwszym odcinku miałem bardzo dwojakie uczucia co do tego serialu. Ale jak przedstawia się całość, o tym wam oczywiście zaraz opowiem. Zapraszam. Historia skupia się na niejakiej Mai Lopez, czyli antagonistce z serialu Hawkeye. Jeżeli pamiętacie zakończenie tamtego serialu, Maja zabiła, chociaż jak się szybko okazuje, niezbyt skutecznie niejakiego Kingpina, czyli szefa mafii oraz swojego przyszywanego wujka, dla którego była cynglem. Więc po nieudanej próbie zabicia króla nowojorskiego półświatka, Maja musi uciekać i schronić się w swoich rodzinnych stronach. Pierwszy odcinek, moi drodzy, no to jest zawsze taki wyznacznik dla wielu osób, czy po prostu angażować się w dany serial. Tutaj jest 5 odcinków, więc myślę, że aż takiego dużego problemu z tym nie ma. No ale pierwszy odcinek nas przykuwa do ekranu i liczymy na to, że coś będziemy mieli przed sobą, coś dobrego, albo też niekoniecznie. No i w tym pierwszym odcinku tak czułem się właśnie dwojako, bo z jednej strony coś, na co ja jestem ostatnio bardzo łasy, czyli fajna kaskaderka. Nasza główna bohaterka Maja, którą poznaliśmy przy okazji Hawkeye'a, się znowu rymuje, przy okazji serialu Hawkeye, tutaj jest pokazana właśnie jako ta dziewczyna, która kopie tyłki. Ona już w Hawkeye'u kopała tyłki, no ale tutaj jest główną bohaterką i faktycznie sceny, kiedy widzimy jej origin story, jak to się stało, że ona trafiła pod skrzydła właśnie Wilsona Fiska, niejakiego Kingpina. To jest naprawdę świetna scena, jeszcze dodatkowo tam pojawia się postać z MCU, na którą wielu fanów na pewno czekało, zresztą w materiałach promocyjnych już było wiadomo, że ta postać się pojawi. Ta scena jest naprawdę świetnie zrealizowana, może nie tak brudna jak te sceny walki, które mieliśmy okazję oglądać właśnie w Daredevilu chociażby od Netflixa, bo tutaj widać, że no, twórcy chcieli do tego Daredevila nawiązać, no zresztą Kingpin sam. I te sceny były naprawdę super. Natomiast z drugiej strony ten serial zaczyna się od takiego troszeczkę poplątania, ponieważ pojawiają się sceny wyciągnięte z właśnie z poprzedniego serialu, troszeczkę tego origin story, dokładamy trochę więcej, nadbudowujemy tej naszej bohaterki. I to jest, jeżeli chodzi o taką stronę montażową, dla kogoś, kto oglądał te poprzednie seriale, no to może się to wydawać takie troszeczkę dziwne, ale rozumiem, że w tym pierwszym odcinku gdzieś trzeba było tych ludzi, którzy może niekoniecznie oglądali tamten serial, gdzieś po prostu zahaczyć, więc ten pierwszy odcinek raczej uznaję na plus. Marvel w tej produkcji próbuje nas troszeczkę oszukać, bo projekt Echo jest pierwszym spod szyldu Marvel Spotlight, które jak to rozumiem mają się charakteryzować troszeczkę dojrzalszą fabułą oraz cięższym klimatem. I niby to mamy, niby jest więcej krwi, niby tematyka jest trochę poważniejsza. Ale w moim odczuciu nie zbliża to się nawet poziomem do tego, co oferował Marvel w przypadku Netflixowych seriali ze swojego uniwersum, które ciekawostka od teraz, dzięki właśnie premierze Echo, są oficjalnie w kanonie MCU. Nawet ten przeklęty Iron Fist. Już właściwie, kiedy jesteśmy przy samym końcu, to już wchodzi w jakieś takie dziwne, głupkowate rejony, ten ostatni właściwie pojedynek, choć ciężko to nazwać właściwie pojedynkiem. Ta ostatnia konfrontacja wydawała mi się jakaś taka mega naciągana w porównaniu do tego, co mieliśmy w pierwszym odcinku. To jak to zaczynało na początku wyglądać, a to co mamy na końcu, to dla mnie w ogóle to się w pewnym momencie rozjechało, jakby to były dwa kompletnie inne seriale. I niestety im bliżej końca, tym bardziej widzimy te rzeczy typowo MCU, z tej oczywiście złych, powiedzmy, seriali, z tych gorszych seriali tego uniwersum. I pomimo tego, że mamy tutaj dość ciekawą obsadę drugoplanową, przyjaciół, rodziny naszej głównej bohaterki, którą właśnie poznajemy, kiedy ona udaje się w te swoje rodzinne strony, to największy ból jest w momencie tego, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jakoś niespecjalnie rozwijana jest ta nasza główna bohaterka. Bo oczywiście ona przez te swoje ograniczenia może jest trudniejszą postacią do napisania, ale hej, no to są ludzie, którzy piszą te seriale, no to są,
rozumiem, to są ludzie, którzy zarabiają za to kupę pieniędzy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że w takich dużych studiach się takim ludziom po prostu godziwie płaci. A ta postać właściwie wydaje mi się, że od momentu, od samego jakby początku serialu do momentu, kiedy ona przybywa w te swoje rodzinne strony, właściwie już się nie zmienia. Czyli tak naprawdę na przestrzeni dwóch odcinków, tak? Ona już później się specjalnie nie zmienia, próbuje oczywiście coś tam jakby ogarnąć, znajduje sobie na pewno więcej empatii niż miała na samym początku jako cyngiel Kingpina, ale oczekiwałem, że ta postać po prostu w pewnym momencie będzie fajna, bo ta aktorka naprawdę się spisuje w porządku, jeżeli chodzi o te sceny akcji, o takie sceny, kiedy ona faktycznie musi się wykazać tą swoją fizycznością. I aż szkoda, że po prostu nie chciano dać nam czegoś więcej, bo te postacie drugoplanowe są w porządku, tak? Zwłaszcza dziadkowie, czy też pradziadkowie bohaterki naszej, one początkowo wyglądają troszeczkę na taki typowo MCU comic relief, tak? Czyli tacy bohaterowie do pośmiania się, bo tam na przykład już w pierwszej scenie pierwszego odcinka tam pradziadek opowiada żarcik o tym, jak ktoś tam bardzo lubił brzoskwinki, a on lubi brzoskwinkę babci. No, troszeczkę to się zaczęło tak dziwnie, już mówię, o, po pierwszej scenie takie fajne suchary tutaj latają, ale później te postacie faktycznie gdzieś tam widać w nich, że one przeszły jakąś, nawet można powiedzieć, traumę w związku z tym, że nasza główna bohaterka wyjechała do tego Nowego Jorku ze swoim ojcem, który no, był gangsterem po prostu. I to po prostu ich jakoś tam zmieniło, ich zmieniło ich właściwie całe życie. No ale chciałoby się też podobnych jakby akcji dla głównej bohaterki, żeby ona poza tym, że potrafi świetnie kopać tyłki i świetnie po prostu w kaskaderce tutaj brać udział, nie wiem ile tutaj sama aktorka dała od siebie, ale wygląda to przynajmniej zacnie. Wydaje mi się, że tutaj główna aktorka sporo dała od siebie w tej kwestii. No ale niestety pod tym względem takiego rozwoju samej bohaterki nie za wiele tutaj do nas dotarło. Echo to taki dla mnie serialowy po prostu średniak. Co i tak jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że ani postać, ani ten sam serial niespecjalnie mnie ciekawił przed premierą. Te 5 odcinków, które liczy sobie pierwszy sezon, nie jest czasem zmarnowanym, ale ma te same przypadłości, co właściwie każdy serial Marvela do tej pory. I może to, co dla mnie jest tutaj wadą, dla kogoś będzie zaletą, ale ja w ogóle nie czuję, żeby te seriale były serialami. To są po prostu długie filmy pocięte na kilka odcinków, które niestety początkowo mogą wzbudzać zainteresowanie, ale z czasem niestety tracą swój impet i wszystko gdzieś to się rozjeżdża. Dlatego dla serialu Echo, pierwszy sezon, choć wątpię, żeby pojawiły się kolejne, w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Echo to seans na raz. Coś mi tak mój nos mówi, że to będzie serial, który będzie jednych zachwycał i naprawdę ludzie będą podjarani tym serialem, a będzie ta druga strona, która będzie stwierdzać, że to jest najgorszy chłam, niepotrzebne, nie wiadomo po co powstały właściwie gniot. Jestem ciekaw, po jakiej stronie wy jesteście, dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, jaka jest wasza opinia o tym serialu, o serialu Echo, a ja się z wami w tej chwili żegnam. Jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza właśnie na ten temat, co sądzicie o serialu Echo, a ja w tej chwili się z wami żegnam, kłania się Ormando, do następnego. Cześć. Widzicie, jak ja się dla was poświęcam? Ósemkę mi wyrwali dzisiaj, ja dla was nagrywam. Oj, Boże, głupi. Człowiek głupi.